Końcówka każdego roku to gorący czas dla samorządów, które muszą uchwalić budżet na nowy rok, a to nie jest taka łatwa sprawa, tym bardziej jeżeli dany samorząd ma spore zadłużenie, tak jak w przypadku miasta Ostródy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przewidywane zadłużenie na rok bieżący, czyli na rok jeszcze 2011, to wyniesie ono 49 984 474 złote, z tym, że już dzisiaj wiem, że to zadłużenie będzie niższe w związku z tym, że planowany na rok bieżący kredyt w wysokości 21 milionów nie będzie w pełni wykorzystany. W ostatnich latach w Ostródzie poczyniono wielomilionowe inwestycje, które choć zwiększają ofertę turystyczną i atrakcyjność miasta, powodują też jego ogromne zadłużenie. Burmistrz Olgier Dąbrowski uważa jednak ostatnie lata za zwycięskie. To możemy powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami, bo w dobrym momencie inwestowaliśmy. Wykorzystaliśmy te pieniądze unijne, które były do osiągnięcia i te inwestycje już pozostaną na lata, na dziesiątki lat dla Ostródy. Dzięki zawartej koalicji burmistrza miasta z radnymi z Platformy Obywatelskiej uchwalenie proponowanego budżetu było prostym zadaniem. Koalicja spowodowała, że burmistrz ponownie ma większość w Radzie. Dzięki tej koalicji, dzięki tej umowie koalicyjnej mamy tę pewność, co oczywiście nie oznacza dyskusji. Oczywiście jest dyskusja, są różnice poglądów, ale jeżeli ustalimy wspólne stanowisko, to nie ma takiej cynicznej gry, jaka się czasami zdarzała. Szacowany maksymalny poziom zadłużenia przewidywany na rok 2012 osiągnie 50%. Z niepokojem jednak na tegoroczny budżet patrzy przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Najmowicz. Ten budżet, który przyjęła Rada Miejska na sesji 28, jest takim budżetem, który natychmiast będzie zmieniany, ponieważ nie wiem z jakich względów czasu na debatę nie było. Nie było czasu na spotkania się pana burmistrza z radnymi. Zawsze było taką dobrą praktyką, że z klubami radnych pan burmistrz się spotykał, bo to jedna z ważniejszych uchwał Rady Miejskiej. Tym razem tak nie było. Wiemy, ta nowa sytuacja koalicyjna o współpracy z panem burmistrzem klubu radnych Platformy spowodowała to, że postanowiono przyjąć budżet, który został przekazany Radzie Miejskiej 15 listopada i bez żadnych zmian. Debata też na sesji nie wyglądała najlepiej, po prostu nikt nie chciał tam, poza czterema radnymi, nikt nie zabierał głosu. Czesław Najmowicz przewiduje, że już na kolejnych sesjach będą wprowadzane poprawki do budżetu, a tych w tym roku może być sporo. To, że zmienia się budżet w ciągu roku, to jest to praktyka ogólnie przyjęta i wszędzie ona jest stosowana, ale takiego kuriozum jak w tym roku to nie było, że nie było żadnych autopoprawek, poprawek wnoszonych przez komisję, ponieważ stwierdzono, że najlepiej przyjąć go szybciutko, jak najszybciej bez poprawek, a te najważniejsze rzeczy, o których już pan burmistrz sygnalizował, przyjmiemy na sesji styczniowej. W tegorocznym budżecie miasta nie ma pieniędzy na duże inwestycje. W kolejnych miesiącach trzeba dokończyć te rozpoczęte i zacząć spłacać kredyty. Jaką drogę, tu pana burmistrza pytam, wybierze, żeby zbilansować ten budżet i osiągnąć tą nadwyżkę 5 milionów, która się przesuwa już w latach, jak patrzę wieloletnie prognozy finansowe, wtedy kiedyś tam było 4900, teraz już widzę 5200 i ona tak z roku na rok się przesuwa. Kiedy, panie burmistrzu, ta kwota zostanie rzeczywiście uzyskana de facto, bo wieloletnie nasze prognozy są w zasadzie nawet niewielomiesięczne, one się zmieniają co 3 miesiące, ale my musimy mieć jakiś plan gry na przynajmniej tą kadencję. 28 grudnia podczas 18 sesji Rady Miejskiej za przyjęciem budżetu na rok 2012 głosowało 13 radnych, 7 było przeciwnych, a jedna radna wstrzymała się od głosu. Tradycyjnie to czas pokaże, którzy z radnych mieli rację.